To dzień dobry bardzo. Beata Moczkowska z Fundacji Cztery Kroki i dzisiaj jest ze mną Tadeusz. Dzień dobry, Tadeuszu. Dzień dobry. Przedstawisz się krótko? Tak. Tadeusz Gulina. Chcesz, żebym powiedział coś o sobie? Jak masz ochotę, to zapraszam. No tak, myślałem o tym naszym spotkaniu. To jestem entuzjastą NVC. Choć jeżeli chodzi o praktyczne użycie w życiu, no to bardzo, bardzo różnie bywa. I też no, mam takie wspomnienie z warsztatu NVC. Siedzieliśmy w grupie, rozmawialiśmy o czymś i nagle taki przyszedł smutek, zaczęły płynąć mi łzy. I w tamtej chwili nie wiedziałem zupełnie, co się ze mną dzieje. Później dopiero zorientowałem się, że przyszła taka myśl, że no, jestem zafascynowany NVC, a z drugiej strony mam taki kłopot, że wiele, wiele lat, a mam ich już sporo, żyłem w zupełnie innym środowisku. I ten płacz wynikał z tego, że i smutek z tego, że może jest tak, że ja nie potrafię jakby tego czasu zmienić, że on wrósł we mnie tak, że to przeszkadza mi jakoś w takim uwewnętrznieniu NVC. Z drugiej strony jeszcze bardzo podoba mi się taka metafora, że to tak jakbym uczył się mandaryńskiego. No więc uważam, że to jest trudna sztuka nauczyć się mandaryńskiego. Że to wymaga też czasu. Tak, to tak jestem cały czas. I takiej łagodności dla siebie, żeby sobie ten czas dać. Tak, tak, tak. To... to był taki, Tadeusz, taki moment, jak słyszę, gdzie to twoje serce tak bardzo mocno połączyło się z tymi ideami Marszala. I jednocześnie była jakaś część, która tęskniła za tym, żeby to, tak, że taka część słyszy, która ma trudność jakąś z tym, żeby żyć tak w pełni, a bardzo, bardzo tęskni za takim życiem w pełni, w tej idei. No tak, tak. Tak, wiele rzeczy się na to złożyło, że trafiłem na spotkanie z Marszalem. No właśnie chciałam cię zapytać, jak to w ogóle się stało, że właśnie, jakie było to twoje pierwsze spotkanie? Zadzwoniła do mnie znajoma, która powiedziała tak, wiesz, Tadeusz, przyjechał taki Amerykanin, który mówi o komunikacji i ma tam takie fajne metafory związane z żyrafą i szakalem. No i powiedziała, kiedy i gdzie. To spotkanie było na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. I tak mnie to poruszyło. O, myślę sobie, tak, komunikacja to coś ważnego w moim życiu. Ale z drugiej strony, no, nie znam tam ludzi zupełnie. Pewnie ta koleżanka nie przyjdzie, więc będę taki jakby zupełnie samotny z innej bajki.
A do tego jeszcze jest mniej więcej o tej porze bardzo ważny mecz, który no, trochę jest historyczny i no, nie odtworzy się go drugi raz. I tak, taki czyli konflikt wewnętrzny był. Tak. I no, jakoś zostałem z tym zmaganiem pewien czas. I w końcu przyszło tak, pojadę, zobaczę. No i tak się stało. No, marszał był i był też tłumacz jego książki i ktoś jeszcze tłumaczył słowa marszała. I oprócz tego, co powiedział na temat porozumienia bez przemocy, to też rozdał materiały, gdzie można było wziąć sobie jakiś swój przykład i spróbować przejść te cztery kroki. No, już dla siebie, tak? Tak. No i zrobiłem ten eksperyment. I przyszło takie wow, to moja żona nie jest jakąś sekutnicą, ani ja nie jestem no jakiś dziwoląg, tylko my mamy oboje ludzkie potrzeby. No to piękna historia. To był ten moment, kiedy tak poczułeś, że to coś kliknęło? Tak. To wiesz, jeszcze pojawił się później po spotkaniu taki żal, kurczę, szkoda, że ja nie znam angielskiego, bo bym poszedł za marszałem na koniec świata. A to głównie polegało na tym, że zupełnie inny miałem paradygmat świata, rzeczywistości, relacji między ludźmi. To, co powiedział i ten przykład przyczyniło się do tego, że no, zmieniło to zupełnie moje przekonania na temat czegoś, co określa się rzeczywistością. Zupełnie. No. Powiem ci, że jak słucham tej historii, to aż jestem poruszona, mam ciarki, że jakie to jest naprawdę taka, słyszę o takiej naprawdę zmianie o 180 stopni w patrzeniu na ludzi, na świat i takim połączeniu bardzo z tym, co Marszał zaprezentował. Tak. No, kupiłem tam książkę jeszcze, przeczytałem i ona mnie była i jest w dalszym ciągu bardzo bliska i w taki metaforyczny sposób dla mnie to było jak znalezienie się w ziemi obiecanej, że gdzieś tam no jakoś czułem, że coś takiego jest, ale no nie miałem pojęcia, jak tam trafić. Tak. I trafiłeś. Tak. No to tak. I Marszał ci pokazał to miejsce, gdzie ono tak, jest. Tak. Zapisałem się tam na listę, no później korzystałem z wielu warsztatów. I no, byłem na wszystkich spotkaniach z Marszałem i też byłem na IIT. No to dla mnie taka ogromna podróż i przygoda, która nie kończy się. Która trwa, tak chciałam powiedzieć właśnie. Wtedy się to zaczęło, ile to już lat jest? Mniej więcej kojarzysz? No, wiesz,
To chyba był 2003 rok, jak była takie mam wrażenie, choć nie sprawdziłem tego. Czyli pełnoletność też tutaj występuje już. No tak, no tak, no tak. Na festiwal No właśnie, trafiłem. chciałam o to zapytać, bo i tak wiem, że, znaczy ja wiem i znam cię ze wszystkich festiwali, chyba dobrze kojarzę, prawda? Nie byłem na Które pierwszym. nie byłeś na pierwszym. Nie. Nie To wiem, dlaczego ja miałam było taki obraz, że byłeś. Ale to chyba też nie są jedyne festiwale, na które jeździłeś, polskie festiwale tak, MIC. nie, tak. I co takiego właśnie? Najpierw powiedz, co takiego cię powiodło na ten festiwal. No, to był taki okres w moim życiu, gdzie no, jakoś niewielka była obecność NPC w życiu. Taki bardziej zastój, czy kierowanie się czymś innym. I pojawiła się informacja w internecie o tym festiwalu. To no, z taką nową nadzieją. Zapisałem się, pojechałem i różne dobre rzeczy się tam dla mnie zdarzyły. Przede wszystkim zobaczyłem, że jak przyjechałem, znałem może jedną osobę. Może dwie, że to dla mnie było spotkanie z nowymi ludźmi i to była ogromna wartość. Też następną było to, że bardzo dobrze się poczułem. Jeszcze kolejną rzeczą A jak było mówisz, tak. Tadeuszu, o tym, że bardzo dobrze się poczułeś, to co takiego wpływało na to dobre samopoczucie? No, myślę, że takie poczucie wspólnoty. Choć nie znałem ludzi, to łatwo było mi nawiązywać kontakt. I to, no tak, mam wrażenie, wiązało się z tym, że mamy wspólne wartości. Też zachwyciło mnie samo miejsce, No to już że był Ojrzanów, prawda? tak, to był Ojczanów, tak. Tak, to, że to miejsce łączy w tych budynkach różne epoki, powiedziałbym. Też takie funkcje różne. No, to mnie zachwyciło i też jeszcze to, że przy tej okazji miałem też taką przestrzeń na odpoczynek. No. Dla siebie po prostu taki Dla czas siebie też. tak, tak blisko przyrody i też to, że w jakiejś części to jest takie gospodarstwo ze zwierzętami. Ten staw jest dla mnie zachwycający. Lubię wędkować, choć tam jeszcze tego nie robiłem. Wszystko To przed tobą. tak. I możliwość korzystania z wody i pływania, to tak, trudno mi sobie wyobrazić odpoczynek w miejscu, w którym nie ma takiej wody, że mogę popływać. To Czyli tak słyszę, że to jest miejsce. miejsce, które o wiele twoich potrzeb bardzo bywa Tak, na różnych tak, płaszczyznach. tak, 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 tak. Też
No, takim jak przed przyjazdem byłem chyba w jakimś takim zamęcie, czy w czymś takim wirze życia. I tam znalazłem też taką przestrzeń na kontakt ze sobą. No tak, jak wyjeżdżałem, zbierałem rzeczy i nagle wpadły mi w ręce klucze od mieszkania i myślałem, o jejku, przecież mi to zupełnie tutaj było niepotrzebne. Tak, takie odkrycie, że no, mogę być w innym środowisku bez takiej codzienności, która mnie jakoś zaprzątała. Takie tak. Zanurzenie się, słyszę, w trochę innym świecie. Tak. Oderwanie od tej Tak. codzienności. Tak. Są takie momenty, jak sobie myślisz o tych festiwalach, na których już byłeś, które jakoś szczególnie zostały w twoim sercu? No tak. Obrazy, wspomnienia? Dla mnie szczególnie ważne było uczestnictwo w grupach empatycznych. To były trójki czy czwórki, czy trochę więcej. Po tym pierwszym festiwalu z naszą trójką empatyczną spotykaliśmy się jeszcze przez 3 lata. Naprawdę? No tak. Wow! To jest cudowna informacja. No i też ta grupa empatyczna przyniosła takie doświadczenie, które jakoś wcześniej nie było moim takim jasnym doświadczeniem, a tu mam na myśli dawanie empatii, że bycie w grupie wnosiło takie dodatkowe, nie byłem z tym sam, tylko inni jak mówili, to dla mnie to dodawało czy klarowało co chciałbym wnieść, żeby w jakimś wewnętrznym czy zewnętrznym konflikcie dla którejś z nas to miało jakiś sens. Nie wiem, czy jasno się wyraziło. Tak właśnie sprawdzam, czy ja to dobrze usłyszałam, czyli że to jest o tym, że kiedy ty się czymś dzielisz, tak, i inne osoby to odzwierciedlają, to jakoś wtedy to nabiera więcej sensu? Czy też w drugą stronę, kiedy ty możesz... W drugą stronę, kiedy ktoś się dzieli i ty możesz wnieść swoją perspektywę, znaczy nie wnieść swoją perspektywę, ale odzwierciedlić, jak to słyszysz, jak to rozumiesz, co w tym słyszysz, jakie potrzeby, to, że to daje więcej sensu też. No tak, tak, tak. To tak, to tak zmienia... To no tak jak 2 dodać 2 równa się 5. Nagle pojawia się dodatkowy składnik. Tak, właśnie tak było. Którego się nikt nie spodziewał. Tak. I to właśnie takie praktyczne doświadczenie, że mogłem dać empatię. To no po prostu. Czyli to ktoś dostaje i jednocześnie to bardzo ciebie wzbogaca, że możesz tak, dać. Tak. Możesz właśnie towarzyszyć i być z tym człowiekiem. Tak, tak, tak. To tak. To chyba na kolejnych festiwalach też się, tak jak pamiętam, pojawiło, więc to tak. Dla mnie taki ważny element. Tak. Jakbyś miał wybrać, nie wiem, jedną albo dwie rzeczy, takie najważniejsze, które sprawiają, że wracasz, że w tym roku też
zgłosiłeś się jako uczestnik, to co by to było? To spotkanie ze wspólnotą cały czas pojawiają się nowi ludzie, więc to taka świeżość w tym jest. No i ta możliwość uczestnictwa w tym i też no, takie odkrywanie jakby różnych sposobów na bycie w grupie, też z dziećmi. W zeszłym roku dla mnie taką fantastyczną przygodą były podchody. Tak, też je pamiętam. No tak. Ja chciałam jeszcze, nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale ja też pamiętam ci chyba z zeszłego roku jego jednego z organizatorów Non Talent Show, to było w zeszłym roku. Tak. Tak, i to, że właściwie chyba za każdym razem też wnosisz coś od siebie, to jest też niezwykłe. No tak, widzisz, dobrze, że przypomniałaś, bo tak, jak byłem na IIT z Marszalem i no też było Non Talent Show i później miałem taki smutek, że o, to coś dla mnie, a ja nie brałem w tym udziału. I no, bo to było dla mnie ogromne wyzwanie wtedy. I później na kolejnych festiwalach też to jest zawsze ogromne wyzwanie, więc no, czerpię taką radość tego, że też przekraczam jakąś swoją barierę przekonań na swój temat. I, no i tak taka radość z wnoszenia wkładu, tak, no bogactwo świata. Tak, a jednocześnie takiej odróżnej odwadze to jest, nie? No, no tak, no tak. Dziękuję ci, Tadeuszu, za to dzisiejsze spotkanie, za to, czym się podzieliłeś. Bardzo się cieszę, że już 23 widzimy się znowu w Ojrzanowie. Jeśli ktoś jeszcze ma ochotę dołączyć, to zapraszamy serdecznie i dobrego dnia dla was. Dziękuję, Beato. Również życzę tobie dobrego dnia.